Zaraz zrobię chyba coś najbardziej nieodpowiedzialnego w swoim życiu, czyli wejdę do środka baobaba. Przyjechaliśmy sprawdzić, czy Henryk Sienkiewicz miał rację, pisząc o baobabie w pustyni i w puszczy, i czy Staś i Nel tak naprawdę mieli szansę zamieszkać w baobabie. Ja przez całe swoje życie naprawdę głęboko w to wątpiłem, czy jest możliwe, że drzewo było aż tak duże, że można było w nim zamieszkać. Raczej traktowałem to trochę jako jakąś formę fikcji literackiej. No i co, i zaraz to sprawdzimy, ale też nie do końca. Mister Pumba zabrał mnie do Baobab House'u, jak on to nazwał, czyli domu w baobabie. To jest bardzo, bardzo duże drzewo baobaba, które jest zupełnie puste w środku. I tak jak mówił, czasem on sam z niego nawet korzysta. Jesteśmy kilkanaście kilometrów od wioski, więc nie wracał do domu na noc i spał w nim. Dla mnie to było tak na początku dosyć mocno szokujące, bo nie sądziłem, że można coś takiego robić i że to funkcjonuje, ale widzę, że to, co oni mówią, to pomimo tego, że jest trudne do uwierzenia i dalekie od takiej normalności nam znanej, w większości albo w każdym przypadku okazuje się być prawdą. Między innymi dlatego, że w środku jest palenisko i są stare węgle i dużo popiołu. Sam mi mówił, że kiedy zaczynał z pszczołami i nie było go, to był jakiś 2013 rok, tak jak mówił, i nie było go jeszcze stać na to, żeby mieć własny namiot i albo jakiś samochód po to, żeby codziennie wracać do wioski. Zostawali w buszu pracować razem z pszczołami i nocowali w tym baobabie. Między innymi w tym, ale jeszcze w kilku innych, tylko że tamte są dużo dalej od wioski i nie chciało nam się jechać i nie mieliśmy też na to czasu. A dlaczego tam nocowali? Ze względu na to, że tu jest po prostu bardzo dużo słoni, które dziko żyją i swobodnie sobie przychodzą z Parku Narodowego Tarangire, który nie jest ogrodzony, i wychodzą poza teren Parku Narodowego na taką, powiedzmy, otulinę Parku Narodowego, w którym się znajdujemy. Dodatkowo jest też dużo bawołów, które są tak naprawdę najniebezpieczniejszymi zwierzętami tutaj na miejscu. Są po prostu nieobliczalne i czasami przychodzą dziwne pomysły do głowy i są bardzo agresywne, bez powodu. Ja niestety nie dostałem się do tego baobaba, ze względu na to, że ten akurat tutaj ma dosyć małą, ma dosyć mały właz. Próbowałem tam wejść, ale już czułem, że się zaklinowuje we włazie w klatce piersiowej. I najgorzej by było, gdyby Elias, czyli Mister Pumba, był w środku, a ja bym się zaklinował z głową na zewnątrz baobaba. Nie wiem, co byśmy wtedy zrobili, bo tutaj też nie ma zasięgu telefonicznego, więc to była chyba najgłupsza śmierć świata i byłbym laureatem Nagrody Darwina. Wygląda to mniej więcej tak. Na dronie mam nadzieję, że uda się pokazać, jak z zewnątrz wygląda baobab, jak jest naprawdę duży. Ten właz jest dosyć mały. Ma pewnie jakieś, nie wiem, 50 cm na 40 cm. W środku baobab jest zupełnie pusty. Bu. Słyszycie to echo? Tam na górze mieszka jakaś rodzina pszczela, ponieważ tak fajnie rezonuje jej bzyczenie pszczół robotnic. Chyba to słychać. Elias, put this light on, please. Niewiele to dało, ale zawsze coś dało. Drzewo jest zupełnie puste, tak jakby było po prostu taką wydmuszką. Poprosiłem go, żeby w jakiś sposób spróbował to je zmierzyć w środku, jak jest duże. Średnicę ma tak ze 3,5 metra co najmniej. I pomimo tego, że z wierzchu wydaje się takie duże, w środku jest zupełnie puste. I tak naprawdę ścianki tego drzewa mają, nie, pewnie z 15, nie więcej, jakieś 70 cm, a w środku jest zupełnie puste. A tak wygląda kwiat baobabu,
który jeszcze nie zakwita, spadł z drzewa. Nie wiadomo przyczyn, może po prostu, nie wiem, za sucho albo miał za mało wody. Teraz w ogóle jest czas, kiedy baobaby kwitną. To znaczy listopad, grudzień, akurat w tym miejscu. To prawdopodobnie gdzieś tam kilkaset kilometrów dalej, gdzie pory deszczowe są odwrócone, kwitnie w innym momencie. W ten sposób trudno jest jedną ręką otwierać i... O, wyleciał kwiat. O, tu jest słupek, który pewnie muszą pszczoły go zapylić. A tu są płatki. Płatki kwiatu. A, kurczę, ale dużo pyłku. Fajnie wygląda. Tam na górze, na gałęziach jest dużo takich kwiatów. Wyglądają dużo ładniej, bo są bardzo białe. Chętnie są odwiedzane przez pszczoły. I dodatkowo potem, jakoś od czerwca, zaczynają wydawać tutaj owoce. Baobab, owoce baobabu w swoim smaku są trochę takie mączne, trochę bez smaku. Żeby je zjeść, można je oczywiście zjeść tak na surowo, ale nic to szczególnego. A w formie takiej bardziej jadalnej, czy takiej sprzedawalnej, są podawane wymieszane ze słodkim, takim czerwonym lukrem trochę. Takie małe kawałki, małe pecynki owocu baobaba są wymieszane z takim słodkim cukrem, który ma kolor pomarańczowy, nie, różowy bardziej. Różowo-fioletowy. Kurde, ale to jest fajne drzewo. A, jeszcze jedno. Tutaj jak widzicie, są takie specjalne szczebelki, które służą do tego, żeby się wspinać w górę tego drzewa i żeby na nich stawać, żeby tam dostać się do tej rodziny pszczelej, ze względu na to, że Masajowie w momencie, kiedy kończy się pora deszczowa i pszczoły naniosły dużo miodu, lubią się tam spiąć do rodziny pszczelej i podebrać im trochę plastrów miodu. Ciekawe. Nie sądziłem, że kiedyś będzie mi dane prawie wejść do baobaba. Cześć.